Radio M 107 i 6 FM. Rozmowa poranka. 8:11 na zegarze, a w studiu gość pan Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność w regionie Śląsko-Dąbrowskim. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Krótko mówiąc, nauczycielska albo oświatowa Solidarność. Panie przewodniczący, rośnie wam chyba konkurent albo partner, zresztą i wami, Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, bo dzisiaj informacja w mediach jest taka, że powstaje Związek Zawodowy Pracowników Oświaty Ja Nauczycielka. Nauczycielka z takim apostrofem, nauczyciel apostrof K, tak się ma to nazywać. Tworzony przez fundację, zresztą o podobnej nazwie Ja Nauczyciel. Chcą mieć na początek 1500 członków, a docelowo co najmniej 10 tysięcy, bo jak mówi przewodniczący, wtedy mamy gwarancję, że będziemy reprezentatywni dla środowiska oświatowego i nie zostaniemy pominięci w negocjacjach. Będziemy zapraszani do konsultacji. Co taki związek trzeci duży, jak rozumiem, może wnieść? Znaczy związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, czy w ogóle pracowników oświaty w Polsce jest około 20, więc... Czyli ta scena jest, nie jest zacementowana przez ZNP i Solidarność. Nie. Prawdą jest to, że nasz Związek Solidarność i ZNP są tymi wiodącymi, czy liczącymi się najbardziej na rynku związkami, ale jest pluralizm, każdy ma prawo podejmować własne decyzje, zrzeszać się w takim związku, na jakim mu najbardziej odpowiada. Przypomnę tylko, że związki te są, liczą się, które mają coś do powiedzenia. Czyli potrafią nie tylko, że negocjować, ale wywierać na tyle skuteczną, powiedzmy, presję, że pewne przepisy czy pewne zdarzenia albo wchodzą w życie, albo nie. Już pamiętamy też przy strajkach wiosennych, że tam rzeczywiście nie tylko dwa związki, bo też trzeci duży gracz pojawił się, potem trochę może zniknął. Na co dzień mówi się jednak o Solidarności i ZNP. Ten związek Ja Nauczycielka na przykład chce postulować zmianę podstawy programowej, obowiązek zatrudnienia w każdej szkole pedagoga i psychologa, a także powołanie izby nauczycielskiej, trochę na wzór izby adwokackiej. Te postulaty są też wam bliskie? Poza tą izbą nauczycielską, Związek Zawodowy zajmuje się właśnie obroną praw pracowniczych, więc tworzenie izby nauczycielskiej to jest takie trochę powielanie pewnych zadań, więc tego mogę nie rozumieć, jeśli chodzi o postulat tego związku, ale to, co pan redaktor wcześniej przedstawił, inne te kwestie związane czy z podstawami programowymi, z warunkami pracy i płacy, to są postulaty niezmienne Związku Zawodowego Solidarność. Na razie pan nie wie o tym, żeby tutaj struktury jakoś mocno się rozrastały tego nowego związku. To jest nowa inicjatywa, więc w regionie to znaczy, też pewnie jeszcze... Panie redaktorze, my robimy swoje i nie patrzymy się na to, co się dzieje wokół. Mówię teraz o tej scenie związkowej tutaj na naszym terenie. Tak jak powiedziałem, jest tych związków około 20. Liczące są dwa, czyli Solidarność i ZNP. Jeżeli nowy związek powstanie i będzie miał coś konstruktywnego do powiedzenia i będzie miał to poglądy i pewne wartości głoszone przez ten związek podobne do Solidarności, to najprawdopodobniej taką porozumienie czy współpracę nawiążemy. Ale dzisiaj to jest za wcześnie wyrykować, bo trudno powiedzieć, czy to jest związek, bo tu pan powiedział, że to fundacja go tworzy. Nazwali się i chcą zarejestrować w lutym związek zawodowy, ale myślę, że paleta postulatów jest chyba dość ograniczona zresztą, albo jeśli nawet nieograniczona, to znana, no bo to są postulaty te, o których wspomniałem tutaj, te dotyczące pedagoga, czy programy, podstawy programowej, ale przede wszystkim płacowe. Zresztą tak samo jak w Solidarności. Oczywiście, i w ZNP. I tutaj media ostatnio przyniosły taki tytuł. Oświatowa Solidarność i ZNP mówią jednym głosem. Czy uda się wywalczyć zmiany w karcie nauczyciela? I tekst zaczyna się od informacji. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania Solidarności przyjęła z zadowoleniem decyzję ZNP, czyli Związku Nauczycielstwa Polskiego, że będzie zabiegać o powiązanie wynagrodzenia nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia. Solidarność przypomniała, że taki postulat sama zgłaszała wcześniej. W kwietniu zresztą podpisała porozumienie w tej sprawie z ministrem. To znaczy, powiem tak, ja się cieszę, że ZNP zaczyna pokazywać postulaty typowo stricte pracownicze, a nie postulaty polityczne. Bo takie mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach, a minimum w 2-3 latach ZNP za bardzo poszło w swoich postulatach, w działaniach, w politykę. I to jest dla mnie z mojego punktu widzenia pozytywne, ponieważ my w Solidarności postulat mówiący o powiązaniu wynagrodzenia z średnią krajową w kraju, ten postulat zgłaszamy już wiele lat.
To nie jest postulat świeży, młody, od wczoraj. Myśmy to już dawno temu faktycznie zgłaszali jeszcze za rządów poprzednich, czyli już pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej, czyli ponad 4 lata temu. W tym roku w kwietniu, w porozumieniu, jakie podpisaliśmy z rządem w kwietniu, 7 kwietnia, to był jeden z naszych też postulatów. I on jest nadal najbardziej w tej chwili aktualnym postulatem. Ale także jeszcze nie do końca zrealizowany. Proszę? Jeszcze nie do końca zrealizowany. Nie. To jest postulat, który faktycznie nie jest zrealizowany i tutaj na tym ubolewamy, co nie znaczy, że uważamy, że mamy tutaj rację. I dlatego mówię, cieszę się, że ZMP w tej chwili taki postulat na swoim zjeździe, jaki miał miesiąc niecały temu, też podjęło. I to jest krok bardzo dobrą stronę. Oni postulują, żeby kwotę przeciętnego wynagrodzenia nauczycielskiego, znaczy nie przeciętnego, ale wynagrodzenia zasadniczego, powiązać z kwotą przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. I tak wyliczyli. Dla nauczyciela stażysty 90%, dla kontraktowego 100%, dla mianowanego 125%, dla dyplomowanego 155%. Dla porównania państwa wyliczenie z tego, co jak to w tej chwili wygląda, oni postulują 90% dla stażysty, dzisiaj jest to 70%, dla kontraktowego postulują 100%, dzisiaj jest to 85%, no i tak dalej. Mhm. A postulat Solidarności? To znaczy tutaj możemy się oczywiście wspierać co do szczegółów, tak, w procentach, czy to jest bardziej w lewo 5, czy w drugą, w prawo. Faktem jest, że jest potrzebna debata, taka rzetelna debata pomiędzy stroną społeczną, stroną rządową, czy i samorządami. No bo to też jest jeden z tych partnerów, który tutaj tworzy tą oświatę poprzez to, że to samorządy są właścicielami budynków, szkół, więc jest... I bardzo narzekają na brak środków, choćby dzisiaj w mediach też, w Dzienniku Zachodnim alarmistyczny tekst, że bieda. Ja tak ciągle słyszę, że brak, ale to przypominam, że zadaniem własnym gminy jest utrzymanie budynków szkolnych, ich remonty, ich budowa, ich wyposażenie. To jest obowiązek gminy. Po to one powstały, to jakby reguluje ustawa o samorządzie terytorialnym. Co więcej, przedszkola to już jest w ogóle zadanie własne gminy, nawet z wynagrodzeniami nauczycieli tam pracujących. Stąd mówienie, że im ciągle brakuje, no pewno, że będzie ciągle brakowało, bo ciągle są jakieś problemy, ciągle gdzieś jakiś dach przecieka. Faktem jest, że jest to zadanie. No narzekają, że rząd im pieniędzy nie daje, że subwencja coraz większa, a nawet prezydent Częstochowy taki symboliczny rachunek wystawił rządowi na miliony złotych. Znaczy to wydaje mi się, że tego typu działania są bardziej przesiąknięte znów właśnie tą polityką, która powinna być jak najdalej od edukacji, jeśli chodzi o dobro naszych dzieci, o ich przyszłość, ponieważ jeżeli nie starcza pieniędzy, no to jest to zaskakujące, dlatego że subwencja oświatowa rośnie. W tej chwili to już będzie w 2020 roku ponad 50 miliardów złotych, a ja przypomnę, że kiedyś tak głośno, modne było mówienie, że powinien być bon oświatowy. A czym jest subwencja oświatowa? No właśnie tego typu przysłowiowym bonem, czyli to są pieniądze, to jest pewien algorytm, przelicznik na dziecko, na młodego człowieka i te pieniądze idą za tym uczniem. Uczniów ubywa, a subwencji przybywa, więc mówienie, że nie starcza na te zadania, jakie wynikają z założenia, na co ma iść subwencja oświatowa, no to jest nadużycie i to jest uprawianie po prostu polityki kosztem edukacji. Panie przewodniczący, w tym konkurencyjnym, że tak powiem, związku w ZNP trwa protest. Właściwie protest trwa w szkołach, do którego to protestu po wakacjach wezwał Związek Nauczycielstwa Polskiego. Choć protest nietypowy, bo mówiono o strajku włoskim. Koniec końców właściwie raczej należałoby to nazwać takim protestem niepoliczalnym. Tak zresztą mniej więcej jeden z przedstawicieli ZNP na naszej antenie to nazwał. Bo ten protest polega na takim zachęceniu nauczycieli, żeby po prostu bardzo precyzyjnie egzekwowali wykonywanie regulaminów szkolnych i tak dalej, bez takiego oficjalnego protestu. Jest ten protest pana zdaniem, czy nie? Jak to wygląda? Tak, na wiosnę ma być podsumowanie, czy też na koniec roku szkolnego, co się właściwie wydarzyło? Znaczy jakby... Ktoś by mógł mi powiedzieć, że współczuję ZMP, ale zbyt mocno napompowali oczekiwania ludzi na wiosnę tego roku i w tej chwili próbują wyjść z twarzą, mówiąc o proteście, którego protestu trudno go zdefiniować i trudno go zauważyć. Zgodnie z przepisami, z jednej strony Karta Nauczyciela mówi o naszych prawach, z drugiej strony zgodnie ze statutami szkół, a tutaj statuty szkół to rady pedagogiczne, czyli nauczyciele uchwalają. No musimy wykonywać pewne zadania i te zadania, im będziemy lepiej dokładnie wykonywać, tym lepiej. No trudno to
nazywać protestem. Jeżeli moim obowiązkiem jest uczyć, spotykać się z rodzicami, czy no, przygotowywać się do lekcji, no to jest nasz obowiązek. Trudno mówić, że to będzie jakaś forma protestu. Ja sobie tego nie wyobrażam, ale życzę wszystkiego najlepszego. Panie przewodniczący, to na koniec pytanie o coś a propos regulaminów szkolnych. Pytanie, czy to jest pytanie do związku zawodowego, ale Rzecznik Praw Obywatelskich zachęca do tego, żeby w szkołach powstawały regulaminy zadawania prac domowych. Nawet powstał taki poradnik Zadanie domowe z propozycją, żeby było ich mniej prac domowych, ale lepszej jakości, że zabierają czas uczniom, rodzicom, nauczycielom, a nie zawsze są to prace domowe, które do czegoś prowadzą. Macie jakieś zdanie na ten temat? To znaczy zadanie domowe. No, uczeń wiadomo, że poznaje wiedzę w szkole, ale tą wiedzę też musi sobie utrwalić, przyswoić również w domu, w tych zajęciach, w tych właśnie tych tak zwanych przysłowiowych zadaniach domowych. To jest temat rzeka. Czy te zadania powinny być, czy nie? Uważam, że być powinny, ale to jest kwestia już bardzo osobista każdego nauczyciela, na ile powiedzmy one są zadawane w sposób właściwy i kwestia ewentualnie ciągłej weryfikacji podstaw programowych, czy nie są one przeładowane, czy nie. To jest główny jakby element, a tutaj jakiś apel o jakieś dodatkowe regulaminy. Ja przypomnę, że takim dokumentem, który reguluje to, co się w szkole dzieje, jest statut szkoły. Tam w tym statucie szkoły między innymi są wpisane na przykład prawa, obowiązki ucznia. No, mamy też, szkoła to nauczyciele, ale to są również uczniowie i jeżeli to jest dobrze ze sobą powiązane, jeżeli ta współpraca między nauczycielami i uczniami w szkole jest właściwa, to uważam, że te zadania domowe, czy te regulaminy, one jakby nie mają racji bytu, bo to może być, to jest zapisane w innych punktach tegoż statutu. I wystarczy. Jeżeli jest to wszystko, tak jak powiedziałem, dobrze poukładane, ta współpraca Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski, to te zapisy są i one są dobrze uregulowane. Ale to mówię, to już jest kwestia bardzo indywidualna każdej szkoły, każdej placówki. Przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty Solidarności w regionie śląsko-dąbrowskim, pan Lesław Ordon, dzisiaj był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.